Aleluia! Yakuza. Moda na sukces. Odcinek 2776. I zaczęli wszyscy tańczyć na lotnisku, to jest grane. Pokażesz, jak się to powinno naprawdę zrobić? Dawaj. Jest prawda, że się zbieramy właśnie na pierwszy boarding. Lecimy tutaj i lecimy do Helsinek, a później do Tokio. Lecimy na ile lecimy czasu? 9:20. Plus Helsinki godzina 40. Więc nie jest źle. Pamiętacie kiedyś, jak boiska wyglądały na stadionie 1000-lecia? 10-lecia, tak. Ale mamy nowy codename nie, na wyjazd. Ale słuchaj, nie. Butelka. Słuchaj, no. Słuchajcie, jak to wyglądało? A to nie telefon, no kurwa. Wchodzimy, mam zegarki, mam ten. No ile można tyle kupić? Tyle kupuje. Stoi gość, dziadek, który ma 80 lat, se stoi, se sprzedaje. Zegarki o 100 tysięcy, 150, 200. Tam nikt nie wpada ci na przykład na stoisko i ci rozkradnie dziadka starego, który sprzedaje takie rzeczy. Ja mówię, no przegoś. Tu możemy pojechać na ten targ, bo są takie rzeczy, takie rzeczy. Nie? Good afternoon, ladies and gentlemen. Ciekawe, jak to zmontuje w pędzie. Mordo, can I get fly? Masz. Albo to nagrywasz. Masz. No Arielowi wystarczyło tylko 5 minut i już potrafi idealnie po finlandzku. Tak, ja dogadasz, ty masz. Także Finlasz. No elegancko. Ariel specjalnie na wyjazd sobie kupił plecak z Ferrari, żeby szybciej popylać po lotnisku. Właśnie prawie się spóźniliśmy na własny samolot. Jest 16:45, a wylądamy o której? Przepraszam, nie my się spóźniliśmy, tylko lotnisko spóźniło się na nas. Jest 16:45, a wylatujemy o 16:45. A dopiero jesteśmy w trakcie na samolot, więc chyba sobie na nas poczekają. 134. Przed nami pierwsza zagadka Japonii. Jak się z tego korzystam? Sytuacja przedziwna, bo na cały samolot, który leciał do Japonii, tylko 4 osobom nie dojechały bagaże. 3 osoby z tych 4 to były właśnie osoby od nas. Sławek, Bednar i Świnia nie mają swoich bagaży. Cześć, jestem bloger Kamil. A ja bloger Maciek. Przyjechaliśmy po azjatyckie buciki i sprzedawać papierosy. Okej, pierwszy kontakt z toaletą w Japonii. Nie zrobisz tego. Muzę tu jak jeszcze odpalić. Wesoły autobus. Co mi zrobił w takiej sytuacji? No nie wiem, kurwa, czy co? A to byś nie mógł wiedzieć? Cofać, właśnie nie cofać, cisnąć.
to za drogi. Jakie jaja. To jest hit. Przeszło. No po prostu jedziemy po zwykłych drogach, to wszystko tak pięknie wygląda, nie? Jak nie wiesz, na co patrzy. Zawsze chciałem to zobaczyć. Mega. Pa, jesteśmy. Stary workmeister, widzisz to? Jest special. Jesteśmy w niesamowitym miejscu, w zasadzie w kultowym. To jest warsztat na Kajsana RWB, gościa, który robi najlepsze na świecie charakterystyczne takie mega szerokie Porsche'aki 911. Znaczy oczywiście do Maxtonów to on się umywa, nie? Ale i tak dobrze robi. Sporta? Dawaj sporta. Nic się nie dzieje, ale mamy sporta. Przejdźcie się z kamerą po garażu Saita. Polecam. Saito, gość od wielu, wielu lat jeździ, zdobył tyle nagród, wygrał tyle zawodów. Na pewno był mistrzem Japonii, mistrzem Azji, na pewno bardzo dużo wygrał imprez w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim jest zawodnikiem, który od kilku lat zeskakuje, budując super samochody do driftu. To, co za mną widzicie, to jest Lamborghini Murcielago. Auto w pełni przygotowane do jazdy w poślizgach. Poziom wykonania i jakość to jest absolutny top. You getting stuck as he feet in the mud. You have been caught in the flood. While the water isn't parted, we run, we put you so the harvest is us. You have been enjoying life, sipping the syrup and a line in the way. Taking whatever you touch, the sword of the wicked is covered in blood. Welcome to the city of the nonsense, pleasure is the peace we can find in. Dive in, ride a shotgun alongside the divide in. Taking the piece of the pie takes for what provided. We won't be silenced, the path is wide and we found our God in. Blood, sweat, spit, and these bricks for Babylon. Made from the dust, these souls we trampled on. You have been caught in the flood. I have been caught in the blood. What you need right now? You have been caught in the flood. Wrapped in the sea right now. You have been caught in the flood. I have been caught in the blood. What you need right now? You have been caught in the flood. Caught in the sea right now. You have been caught in the flood. I have been caught in the blood. What you need right now? You have been caught in the flood. Tutaj jest coś od Areona na Saito. Zostawiamy. Będzie mu pachniało w furach.
W Japonii pierwszy dzień, niesamowita niespodzianka przez chłopaków zorganizowana, czyli odwiedziny na jego site. Myślę, że wszyscy, którzy są z nami na tym tripie, są niesamowicie zadowoleni, że tutaj dojechaliśmy, zobaczyliśmy pewne nowości, których sami nie stosowaliśmy, auta, które są całkowicie zbudowane z karbonu, plus aluminiowe podwozie, jego korweta, która waży niecałą tonę i ma niesamowicie dużo mocy, więc jeżeli kiedyś będziecie w Japonii, odwiedźcie ten garaż, bo jest naprawdę niesamowity, a jeszcze większe wrażenie nas zrobiła opona, na której startuje site, to jest 20 cali 315 szerokości, musi się niesamowicie napędzać. Lecimy dalej! Cztery wsta, już tu walutą zaczynam operować. Cztery paki mam w monecie. Uwaga, będzie Marian. Dzień dobry, panie Marianie. Super, dziękujemy. Trzymaj się, ej. Uwaga, bo teraz daję sporta. Na jak budzie? 750. Hej. Już jeszcze to godzinę. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. We have been caught in the flood. We have been caught. I just see blood. Prophecy gossiping stuck to my tongue. I could be locked in this occupinoculus drug. Opiate open my lungs. Taking the life of the young. Reckless the cloth that we cut from. Some hung like the diamonds we love. Martyr the martyrs, martyrs, them don't run. Siema. A gdzie ten burrito wjechał, powiedzcie? Nie wiem właśnie. A wiesz, ma nie przypadek. No dobrze, przypał. Jaki czas! Mario! Daję brzoza. Jaki stos! Ty chuliganie, ty! Nie, tu jest i tofu! Tu jest i tofu! Zimny! Pa! Jest 14.01, nie wiem czemu jest tak ciemno. Cześć kotku. No kupże swojej no. Kupuj sobie. No, nie byś taki. No. Całkiem no nie pan żyła. Hello. Mamy takie ładne silikoniki z Polski. Pewnie takich nie macie, nie? Moglibyśmy pohandlować trochę. Ładne, nie? Proszę sobie sprawdzić ofertę. Może coś wam się spodoba i kupicie, nie? Dziękujemy bardzo. Tak wyglądają ładne produkty, najlepszej jakości na cały świat. Proszę zobaczyć sobie, wejdź na stronę internetową. OK? OK. OK, dziękujemy bardzo. Jest Areon w Japonii, a w garaż. Jest Areon, jest impreza, a to jest najprzystojniejszy mężczyzna na ziemi. Żartowałem, nie ty! Jesteśmy dopiero drugi dzień w Japonii. Co się tutaj dzisiaj dzieje? Na przykład Sławek Popek, który tam jest w oddali, to jest jedna z osób, której nie dojechał bagaż na czas, więc musieliśmy teraz z Tokio wracać z powrotem na lotnisko. No chłopaki tak fajnie rozkminili, że można to połączyć w ten sposób, że jadąc na lotnisko po bagaże, możemy sobie odwiedzić różne upgaraże. Upgaraż to jest takie miejsce, w którym masz totalnie wszystko do samochodów, od takich najmniejszych śrubeczek poprzez jakiekolwiek części samochodowej, które sobie tylko możesz wymarzyć. I to jest normalnie jak w spożywczaku, nie? Tam sobie wchodzisz, możesz sobie pomacać, dotknąć, powąchać. Zajebista sprawa.
możesz sobie nawet kupić, no. I tu masz dosłownie, ale to dosłownie wszystko. Nie, nie bierze, bo pożyczę, nie? A ja chciałem na Japesa pożyczyć je. Popuść, czy ty wiesz, komu ty grazisz? No, to jest jakiś... Tego się nie nagrywa, to są rzeczy dla wtajemniczonych. Pokaż, może ty masz to, do zdrapania masz tą twarz, jesteś popę, tutaj kurwa. Się tworzy nowa miłość, tak mi się wydaje. Dobra, chodź, przyznajmy się. Czekaj, muszę zblendować. Blender! Boli, nie masz pita? Dawaj, masz pita. Boli, jedziesz na sporcie? Tak. Zakupujesz jakieś koła? Nie, Ariel. No właśnie. Ariel zakupił sobie koło ratunkowe. Dobra, nie, przeżywa swoją decyzję. Czy to był dobry zakup? Nikt się już nie zatrzymuje. Czy to o to mu chodziło? Dowiecie się w następnym odcinku. Dawaj teraz, gadaj po latynosku. Hola amigo cabanose. Ej, zajebisty widok na morze. To jest sportowiec. Pewnie rano było tak. Jaką koszulkę zakładasz? Niebieską. Teraz ja robię tak samo, nie? Bo fajnie mi się z tą spało. Błąd. Błąd. Szósty dzień tygodnia. Dolony jak pochodnia. Popatrz. 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 Mi się wydaje, że chłopaki w końcu mają swoje walizki. A to ogarnia, patrz, 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 co zrobię. Thank you. Tyle. Rom-pa-pa-pom, rom-pa-pa-pom. Man down. Dobra, klękamy. Siemanko! Cześć! W parzach wyszli, jak się wyłonili, jak grzyby po deszczu! Siemanko! Love is in the air. I'm gonna fuck you. Przyjmujemy zakłady! Dzień dobry, tu telewizja 86. Jesteśmy na japońskiej wsi, jedziemy właśnie na Ebisu, odbieramy fury i cieszymy oko takimi atrakcjami. A, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę bardzo, możesz sobie jechać spokojnie. Dawaj. Proszę, płetwa rozłożona. Kto to taki? Kresztaniak. Alternator. Alternator masz, albo nie masz. Jesteśmy w drodze na Ebisu, mamy jeszcze 30 km. Właśnie dojechaliśmy do sklepu Autobax, gdzie zaopatrzymy się we wszystkie niezbędne nam rzeczy, czyli lewarki, klucze, rzeczy do mycia i tak dalej. Także za godzinkę dzidujemy. Bo są ptaki, wolą, że już to lepiej się... Biorę wszystko. Szukam kibla, strasznie mnie ciśnie na dwójkę. Myślałem, że ci chodzi o klucz dwójkę. Nie.
i poszedł. Idzie jakby coraz szybciej. Brawo! Yo, what's up, my nigga, what's up, yo? Thank you. Maciek, wszystko w porządku. Zakupy zrobione, lewarki, narzędzia, Intercars nas wspiera, czyli Autobax, lecimy na Ibizę. Hello. We're going to Andy. Andy? Andy, yeah, Andy. Okay. Tu gdzieś o której godzinie karmię foki, jak chcecie się być tym zainteresowani. Tam jest jeden tor, kawałek minęć. Może być flamingi. No to myślę. Ja? Drugi, jaki wyklep. No. Właśnie wjeżdżamy na Ibisu. Piękny kurwa stoi. Tu jedna eliminacja. Ram, pam, 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 pam. Nasza fura. Tak wygląda szczęście. Tak sobie przychodzi, wkłada sobie kluczyk i tu szukasz. You can use any of the pits in like Minami or around the Flamingo, because you've got such a big group, you're going to need like your own parking spot. Yes, that would be great. Minami, maybe? Pyta się, który sobie wybierzemy pit stop, bo jesteśmy taką dużą grupą, że możemy być osobno. I czy można być Minami? Take all your cars down there, set up, and then come back up and we'll go over all the rules. So, if you've got something, like when you need to do tire change, bring one car up at a time maybe, because it's just going to get... Czyli jedno, jeden samochód na zmianę, żebyśmy nie jeździli grupą. Dobra, okay. Can we take a look at the S13? Sure, the 2180, yeah? Dotarliśmy właśnie na Ebisu, jesteśmy w siedzibie Power Vehicles, to jest warsztat specjalizujący się w sprzedaży i obsłudze wszystkich samochodów, które są na Ebisu. Rozejrzyjcie się dookoła i zobaczcie, ile tego tutaj stoi, a to zaledwie jeden z parkingów takich, gdzie ludzie sobie kupują te fury, albo je trzymają, mówiąc w skrócie, zimują. W stosunku do tego, co było 3 lata temu, naprawdę dużo się tutaj zmieniło. Jedna ze skarb razem z całym garażem się usunęła, spadła, stracili kilka samochodów. Widać, że nadbudowali sobie i parkingi, i wybudowali nowe hale. Podobnie Andrew ma 4 stanowiska, profesjonalny sklep z nowymi i używanymi częściami, także widać, że biznes tutaj kwitnie. Turystyka driftowa na Ibisu się mocno rozwija. No jest mega zajebiście, ale się cieszymy. Weźmy Sławka z śmiecia. Siadasz? Ile w paszu? Ty nie bierzesz kół, prawda? Ja biorę. Ja miałem praktyki u Nakai-san w Hondzie Civic w Bielsku, ale oblałem. Przykleić?
Jesteśmy właśnie na School Course. To jest trasa, od której zaczynamy nasze drifty na Ebisu. School Course, nazwa nieprzypadkowa, jest to obiekt szkoleniowy. I tak najlepiej, szczerze mówiąc, zacząć od tego miejsca. Najlepiej zacząć sobie od tego miejsca, bo szczerze mówiąc jest tutaj najbezpieczniej. Trasa przypomina tak naprawdę nerkę. To co widzicie za mną to jest główny owal, który jest poprzecinany takimi szykanami. To, że to się nazywa School Course, wcale nie oznacza, że jest to trasa łatwa. Po mojej prawej stronie jest ściana, do której ludzie się doklejają, tak jak dzisiaj Bednar. Jesteśmy w stanie tutaj dosyć mocno urwać sobie nawet dupę w tym samochodzie. Ale najgorsze rzeczy dzieją się na tamtej ścianie, kiedy musimy wpaść. No i Koko dzisiaj wpadł tak mocno, że skasował sobie ćwiary w chaserze. Auto już jest gotowe, zajęło nam to parę godzin, ale jeździ i działa. Miłego oglądania, umalania z tej trasy. Panie, czego pan tak szukasz? Do Jorki do krów. Bo mi się odbywać, nikt już nie chce. Arigato gozaimasu. Dziękuję. Halo. Hello, mate. Jaki sukces. A grychiesz, kurwa? Ale łapa. Konnichiwa. Konnichiwa. Stoimy właśnie na parkingu przy wjeździe na górską trasę, to się nazywa Toga Corsa. Dziś na tej trasie zaliczyliśmy całkiem fajne pary z Goblą z Deriminati. Uwielbiam ten odcinek górski, ale jest niebezpieczny i po dzisiejszym dniu, po tej dosyć solidnej przygodzie, nie chce mi się na niego jutro patrzeć, więc pewnie przeniesiemy się na pozostałe trasy, których jeszcze nie widzieliście w filmie.
O Minami opowie Ariel, bo to jest jego konik, i o Nordcourse pewnie Paweł, bo uwielbia tą trasę. Także do zobaczenia. So for today, because we do have people with different levels of skill, so if you're not a very experienced drifter, don't worry about, oh, I can't do the whole course in Lincoln. Hopefully we'll get to come over and then get in. Like we know is okay. Yeah. Have fun. Thank you. Helmet to si dobrze. A Konrad Odcinka Błachowski reprezent. Jako jedyny zdecydował się wystartować w G1 Grand Prix. Na razie musimy naprawić jego... Albo zaraz będziemy naprawiać drugą furę. Bierzemy się do roboty, a druga ekipa leci sobie trenować na Nordcourse. Jesteśmy na obiekcie BC Circuit. Jest to pętelka toru Minami. Jak widzicie, znana, słynna hopka. Czekaj, nie ten samochód. Teraz jest ok. Tor trójka, dwójka. Cały czas wklepana dzisiaj na wyjściu. Klepiemy sobie trójeczkę. Ta słynna hopka, którą tu widzicie, może nie widać tego do końca na filmie, jakie tutaj są różnice wysokości. Przed samą góreczką trzeba go klepnąć, kopnąć. Wyskakujemy, doklejamy się do bandy, lecimy już tam trójką, możemy przerzucić na dwóje, znowu tutaj dopinamy trójkę, lecimy pod górę. No i w sumie cała pętelka, którą pewnie pokażę wam Lemon na naszych onboardach i przejazdach. Best. My chair looking like two checks. Tough money, maybe one or two step. Who next? This week I be on the moon next. Stock going up like 2x. That's a fast flip like suplex. True really stepping like a duplex. Bet never lose change, but I do flex. Only I'll black with get my coupe on Onyx. And I get brain like a Stresuję się, nie wiem, ubrać te okulary, czy... Uwaga! Że na pierwsze ujęcie w becie, akcja!
Dobra, jeszcze raz. Dzisiaj mamy wolny wieczór, więc możemy sobie podpimpować swoje troszkę bryki. I właśnie tutaj specjalnie na prośbę mojego przyjaciela Smoglińskiego. Jakiego? Nie. Smoliński. Odpierdoliłem mu brykę. Pimp my Centro odzorować to, co to naprawdę robimy, czyli palimy. Ogień, ziemia, powietrze, woda. Chodź, zatańczymy jeszcze. Niepoważni są, niepoważni. Ej, nagraj tak, się całuje z Ariela. Nie ma żartów, mamy tutaj w całe dwie garście drobniaków. W całej Japonii dostępne są napoje zimne, schłodzone z takich oto maszyn weddingowych. Kosztuje to jakieś tam grosze, a ratuje życie. To jest mega duży wybór, od tych obrzydliwych zielonych herbat przez jakieś barwione wody mineralne, ale mają na przykład czarną kawę mrożoną, turbo zimną. Bajka. I wybieramy kawę. Lemon, jak ty pachniesz olejkiem. Ta-da! Coffee Black. W ogóle co jest beka? Na Ebisu jest takie wielkie zoo. Musisz wjechać dokładnie pod tor i mijają się takie super ekstra drifterskie fury. Zaraz obok takich malutkich dzieci, które sobie z mamusią idą pooglądać. Tygrysy, lamy, są takie przeróżne w ogóle psiaki. Zresztą zaraz zobaczysz, bo ci pokażę materiały. Ale może zęby. Siemanko. No mama. Yes, yes. No mama. Japońskie puzzle. Thank you.
co, mógłbyś mnie zapiąć? Mamy kolejny dzień na Ebisu. Dzisiaj jest to bardzo ważny dzień, bo dzisiejszego dnia, co się odbywa? Drift Mazury, największe święto drifterów w Japanii. Drift Mazury. I teraz właśnie chłopcy zapinają się nawzajem. Nihoya! Here we go! Jak to auto chodzi w ogóle na lewej nodze, nie? To jest kurwa kosmos. Jak opanujesz trasę, tu nie trzeba ani kurwa klamy, nic, nie? Jebisz. Masakra. Kapusta! Kapusta! Come to us! Stary, no przyjechali za nami, to jest hit. Co to za goście? No, nie widziałeś filmu wczoraj? No, wyłącz kamerę. Przyjechała ekipa, po co ci kapusta? Dobra, palimy to! Nie ma strzegać. Po co ci kapusta? A FMIC! For you! For you! And now, Lemon Smith is Film Studio, Porno Studio. Porno Studio? Porno Studio. Pięknie! Radom przez to stawieć! Halo? Halo? Thank you. Iron Polska. Thank you. Oh,
Kogo zawsze chciał mieć kompakta, to sobie sam zrobił. Trzeba robić, jak ich nie ma. Wódka, ogarnij wódkę. Mokry tutaj, wiem, na mokre. To nie było kurwa widać. Ale jakaś sarna mi biegła. Już nie mogłem, nie miałem co zrobić. No bo właśnie ja teraz tak wjechałem, mówię ostatni, ale to jest. Ja nie, nigdy tak nie. Nie chciałem w głowie mówić sobie, że to ostatnio mówię, ale wyjadę sobie już. Nigdy, ani tak wydawował przecież. Że ja. No że sobie powiedział kurwa pierwszym razem jak tu był. A chuj jadę na ostatni raz na togę. No i pojechał ciul, teraz miednie, jak wspominam. Złota zasada, jak myślisz, że ostatni raz będzie twoim ostatnim, to już nie siadaj. To jest naprawdę ostatni, dla ciebie jał. Miał być bez palenia gumy! Słuchajcie, nie ma żartów. Zobaczcie, jakiej jakości silikony dają do japońskich samochodów. Nie da się z tym jeździć. My wymieniliśmy już chyba z 10, do niczego się to nie nadaje. Kupujcie FMiC, my korzystamy z całej palety tych produktów. To się naprawdę dobrze sprawdza, jest niezbędne i w Polsce na zawodach, i w Europie, a tym bardziej jak jedziecie do Japonii, gdzie sprzedają taki silnik. FMiC EU, mega! Koko! Koko! Dziękujemy firmie Intercars za wsparcie. Koko, ty idioto! Ubiliśmy
furę, jedziemy wynająć kolejną od High Class Rent. Kokosz, tobie się nigdy nie znudzi. Żyje się tylko raz, pamiętaj. Dużym plusem jest teraz podnoszenie auta do góry. Bardzo dużo. Flatbush, kick push, boogie board. Punch drunk, punch kick, super hard. Bruce Lee, Spike Lee, broken nose. Pops home, pops gone, broken home. Lake State spray cans, subway trains. It was black books, markers, and halls of fame. It was. Puszka mordzio, czwórka zapięta. Generalna woda is good. You can change it fast, you can change it stab, but you can't change the way that I feel about time, cause my time went golden eight. You keep it live through 95. Nordkosz, mega trasa, jak możecie zobaczyć na tą ścianę, jak jest porysowana. Jedna z popularniejszych tras, którą możecie pooglądać w internecie, oczywiście oprócz Minami. Rozpędzamy się do pełnej trójki, delikatnie albo w sprzęgło, albo samo, że nam dupa ujeżdżać. I właśnie, dolatujemy do ściany, skręcamy w lewo, ja tam odpuszczam, auto ma czas na schłodzenie. Właśnie taka jedna z fajniejszych tras, gdzie można jeździć cały dzień, małe zużycie opon. No rewelacja, sami zobaczcie na filmikach. Tak lejące opony ma. A, dobra, dzidujemy. Dzida. Właśnie wlatujemy na Nordkorf. Mam za sobą jakieś 6 przejazdów. Tak. Jakie to jest zajebiste. Popatrz. Znalazłem taką piękną ta rękę z krokiem na drift. Puszczamy Ebisu. Jak powiedział Andy, the most fucking crazy boy from Poland. Cześć serku kochany, w październiku się znowu przywitamy. Cześć serku kochany, do ściany się poprzyklejamy. Wjeżdżamy teraz w miejsce, w którym parkują wszyscy właściciele samochodów na Ebisu, którzy przetrzymują je tutaj po to, żeby przyjechać sobie poopalać raz, dwa albo trzy w roku. Zobaczcie, ile tutaj jest parkingów, to jest. Po 2, 3, 4 lata właściciele płacą po 5000 jenów tylko po to, żeby sobie je tutaj przytrzymać, po to, żeby przyjechać w momencie, kiedy będą gotowi na to, żeby upalać na Ebisie. Akurat na jednym z parkingów, na których zostawia się swoje ukochane samochody, to są miejsca, w których... Dorito!
samochody są zabierane do naprawy lub są po prostu sezonowane w momencie, w którym nas tutaj nie ma. Przyjeżdżamy na tor, informujemy Power Vehicles, czyli firmę, która nam tutaj serwisuje samochody i organizuje dla nas na przykład Drift Matsuri czy całą resztę jakichś tutaj atrakcji. No i tak jak widzicie, każdy z tych samochodów ma innego właściciela. Oni stworzyli dla nas taką kolebkę, w której możemy sobie postawić samochód, przejechać się po torze, zostawić go znowu. Oczywiście jest to wszystko płatne. There is a winter time. Yes. The snow is like? This much. Oh. Same the car. Nie ma czyli prosto do wiązku. Śniegu najebało! Ej, dobrze. Ja nie wiem, czy to jest policja, czy co to jest? Nie wiem. Policja, no. Okej. Okay. Trzepanie. Kierują ruchem na parkingu normalnie. Tak. Co ty, trzepanie? Tak, będą, tak, będzie trzepanie. Żeby porządek był. I don't... Rotoba, open. I don't... I don't understand. I won't go there. No! No! Hey. I must go ahead, yes? No i... He won't go there! Kado ga naito! Kado ga naito! Dobra! Miło było pana poznać. Cieszę się, że u pana wszystko w porządku. A kado ga naito! Dobrze, dobrze, pojadę, nie ma problemu. Jedziemy. Przyjechaliśmy właśnie na Nikon Circuit. Po prostu jechaliśmy sobie do Tokio, no i po drodze był taki tor, więc stwierdziliśmy, dlaczego by tego miejsca nie odwiedzić.
see the scars on my hand. Reminder that I'm only a man. Yeah, Lord, I can see the scars of your hand. Reminder that the pain is a part of the plan. I'm crying, singing. MK w Japonii? A co to boli są, jak są te kroki? Volvo w Japonii? Thank you.
jedziemy na miasto pohulać wreszcie. Ale strzad nareszcie wśród japońskiej społeczności tokijskiej. Jak to tam? Będziemy nasz bój? Jesteśmy tutaj, Japonia! Miliard ludzi! Kiedyś to było moje marzenie, a teraz staje się to tradycją. Niesamowite Shibuya, centrum świata tak naprawdę motoryzacyjnej Japonii. Dzisiaj zobaczycie niesamowite samochody na drogach, takie jak lowrider, japońska kultura, taka jak pewnie Bosesoku, zaraz zobaczymy mistrzostwo świata. Rajdo 86! Jesteśmy w okolicach Shibui, jest tutaj spotkanie miłośników amerykańskich samochodów. Stoją takie mega dopasione lowridery. Areon dał nam perfumy, uwaga, żeby cię nie przejechać. Damy im gifty od naszego sponsora Areona. Jesteśmy w Las Vegas. Wszędzie leci Tupac. これ何に乗るの？あ、これ？これ？Thank you! Thank you!
samochodom, które podobają nam się najbardziej. Obcaj. Genialnie, to nasz ostatni dzień. Wznosimy toast za zajebiście udany wyjazd. Cheers! Cheers! Nie samym driftem żyje człowiek. Są też, trzeba zjeść sushi. Są też ważne rzeczy i są też priorytety. Jadą świry, jadą! Nikuja!
mocno wącha, kule, mocno wącha. Nowe, szybsze Audi R6. Wieża, którą widzicie za mną, to Tokyo Skytree. Z tego co wiem, jest to drugi pod kątem wysokości budynek na świecie, mierzy ponad 600 metrów. Dzień dobry! Dzień dobry! Ja wychodzę na dzień, nazywamy się Marina. Dziękuję. Dziękuję! No way! She's speaking Polish. Only. Yes, thank you. Thanks a lot. Widać, że ogrom tego miasta jest tak duża, że tu trzeba było spędzić 2 tygodnie co najmniej, żeby zwiedzić jakieś jego zakamarki. Jesteśmy w stanie przejechać w ciągu 3 dni tylko najważniejsze punkty, takim jak jest najwyższa wieża w Tokio. A całą resztę spędzamy na Ebisu, tak? Tam gdzie znowu będziemy w sierpniu i pewnie w październiku czy listopadzie na kolejnym Matsuri, gdzie zapraszamy Was, bo naprawdę jest mega fan, jeżeli ktoś z Was chce troszkę pojeździć w drifcie czy podszkolić swoje umiejętności w jakiejkolwiek jeździe. Zapraszamy, dawajcie nam znać w jakichś komentarzach czy w jakichś informacjach prywatnych. Będzie naprawdę mega. Bez tata. Oh.